W tym momencie jestem chyba w najwyższym punkcie tego, co zostało. Zobaczcie, tutaj mamy odlewnię aluminium. Z tyłu za nią, za tą konstrukcją metalową jest jeszcze stojąca modelarnia, a to jest teren hali. Co prawda, o dziwo i śmiesznie, bo ta hala stała się gwiazdą filmową dzięki właśnie temu, jak wygląda. A wygląda tak jak Warszawa po 1944 roku. Zburzona, zdewastowana, wygląda jakby, jeszcze raz powtórzę, spadła tutaj bomba. Ale dzięki temu uczestniczyła w takim filmie jak Czas Honoru. No cóż, no. Scenografia idealna, więc reżyserowie nie musieli się natrudzić. Po co to robić, tak? Po co upamiętniać coś, co jest rozwalone? No właśnie po to, by nauczyć młodzież szacunku do tego, co robili nasi ojcowie, co robili nasi dziadkowie. Bez szacunku, bez pamięci naród nie przetrwa. Naród nie będzie istniał. Pamięć i szacunek do tego, co zostało zrobione przez poprzednie pokolenia, przez wysiłek tysięcy ludzi, jest chyba najważniejszym aspektem istnienia danego państwa. Nie wiem, dokąd my zmierzamy i na to pytanie nie uzyskam odpowiedzi zapewne długo, ale zmierzamy tak naprawdę w niebyt, bo nie mamy szacunku do tego, co było. Pozwolicie, że sobie zapalę, bo to jest mój nieodzowny życiowy czynnik. Bez niego nie jestem w stanie funkcjonować. Tak teraz chodzę i zastanawiam się, bo pamiętacie, wspominałem wam, że pochodzę z Podhala. Pochodzę w miejscowości nieopodal Nowego Targu. I tak zastanawiałem się, co łączy dzielnicę Ursus z moimi rodzinnymi stronami. Jest odpowiedź. Łączy ją brak szacunku, te dwa miejsca, brak szacunku do historii. Brak szacunku tak naprawdę do tego, co
wcześniejsze pokolenia budowały i dawały miejsce pracy tysiącom ludzkich istnień. W Nowym Targu był taki słynny kombinat. Starsze pokolenia będą pamiętać takie buty jak relaksy. Był kombinat obuwniczy. Jak na region był to największy zakład, który zatrudniał największą ilość osób. Może nie wygląda tak, ale podobnie. Tam ludzie inwestują, są miejsca pracy, ale już nie na tą skalę. Pamięć o historii w Nowym Targu, w Ursusie jest wymazywana. Nie ma jej. Nie chce się o niej mówić, nie chce się o niej pamiętać. Mój dobry przyjaciel z Nowego Targu, Adam, z Otwórz Oczy Patrz, robi coś podobnego jak ja, zresztą ja się wzorowałem na jego twórczości. Ma również kanał, zachęcał mnie, by go stworzyć. I miał rację, wciągnęło mnie to jak cholera. Chociaż nie jest to fajne pokazywać zniszczoną historię. To jest tak jak zniszczona pamięć. To jest coś jak amnezja. Ale jest. I to chcę wam pokazać. Chcę wam pokazać dlatego, bo mam dzieci. Dzieci, które chciałbym, żeby pamiętały o tym, co było kiedyś, co przodkowie zrobili. Jak to wyglądało. Jak żyli ludzie. Łażę po tych ruinach. Idą święta. Jest wieczór wigilijny. I tak chciałem wam radośnie po góralsku życzyć wesołych świąt, zawiszować, ale nie wiem, czy z tego miejsca da się cokolwiek radośnie powiedzieć. Kochani, w związku z tymi świętami Bożego Narodzenia, świętami narodzin światła dla ludzkości, dla tej części chrześcijańskiej, wierzącej w jedynego Boga, w Trójcy Świętej, chciałbym wam życzyć radosnych i wesołych świąt w gronie rodzinnym, z najbliższymi, byście wspomnieli podczas tych świąt tych, którzy byli z nami, tych, którzy są daleko i tych, do których gdzieś tam w sercu również połamy jakąś złością, nienawiścią. Nienawiść do nikąd nie prowadzi, a wybaczanie daje wielką siłę. Chciałbym wam również życzyć spełnienia marzeń, realizacji planów, sukcesów. Chciałbym również życzyć naszym rządzącym tutaj w tej dzielnicy odwagi i przede wszystkim odwagi. U nas potrzebna jest odwaga, a nie strach. A więc na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie. Co by się wam darzyło, wszelkie boskie stworzenie. W kumorze, w oborze, w syndej dobrze, w każdym kątku po dzieciątku, a na piecu troje. Nie turbuj się, gospodarzu, bo to syćko twoje. Begmorogi krowacyce, a ja wam syćkim wesołych świąt życzę. Kochani, kłaniam się nisko. Świętujcie, bawcie się dobrze. Jak zwykle na koniec zapraszam do subskrypcji kanału na Facebooka i jak również do obejrzenia licytacji, o której wspominałem dla małej Michalinki. Zróbmy jej prezent na święta. Wrzucam to, co wam obiecałem, czyli koszulkę, jak będzie wyglądać. Zachęcam was, wszystkie pieniądze zostaną przekazane na pomoc tej malutkiej dziewczynce, bo na to zasługuje. Kochani, jeszcze raz wesołych, radosnych, w gronie rodzinnym, ciepłych świąt.
A ja szukam wyjścia stąd, bo wlazłem, ale jak wyjść, to nie wiem. Pozdrawiam, do zobaczenia.